Jeszcze nigdy dotąd sądeczanie tak okazale nie uczcili pamięci żołnierzy zbrojnego antykomunistycznego podziemia. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji poległych i zamordowanych żołnierzy wyklętych, odprawionej w kościele kolejowym przez księdza proboszcza Stanisława Jobka. Po nabożeństwie uformował się pochód. Na czele marszu jechał zdobyczny łazik obsadzony przez członków grupy rekonstrukcji historycznej Żandarmeria. W kilkuset osobowej kolumnie szła głównie młodzież, ale byli też starsi i nawet całe rodziny. Wiele osób niosło flagi narodowe. Skandowano hasła. Marsz przeszedł alejami Batorego i Wolności, także ulicami Długosza, Kościuszki i Jagiellońską do rynku. Baczność! Jeszcze Polska nie zginęła! Pod ratuszem odśpiewano hymn państwowy, po czym odbył się apel poległych. Przemawiali też potomkowie żołnierzy wyklętych. Kibice Sandecji stworzyli imponującą oprawę z pochodni. Potem marsz skierował się na ulicę Świętego Ducha. Pod tablicą księdza Władysława Gurgacza, kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, złożono kwiaty i wieńce. Odmówiono też modlitwę w intencji żołnierzy wyklętych. Po rozwiązaniu marszu wiele osób udało się do pobliskiej sali przemienienia pańskiego, gdzie dr Maciej Korkuć, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, wygłosił wykład o podziemiu niepodległościowym na Sądecczyźnie. Sala pękała w szwach.